Dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie podsumowaniem zmian 2020, które wpadły nam po prostu w oko, bo nie sposób wymienić wszystkich. Tak myślę na luzie zacząć od takich, co na nas wpłynęło, nie? A potem, bo cukier na naszą działalność tak, za bardzo ale nie wpłynie. Powiedzieć ludziom, o jakich zmianach rozmawiamy, bo zmiany... Tak ogólnie. Zmiany w kraju. Zmiany 2020 w kraju z perspektywy bardziej... Człowieka pracującego, człowieka, który prowadzi firmę. No właśnie. Zobacz, mówisz o tym podatku cukrowym, że na nas jako firmę nie wpłynie, bo mamy sosy zero. Ale sosy zero są słodzone słodzikiem. Tak. I słodzik obieli i słodziki też. Też obieli. To ale nie jest tak, że tylko cukier, słodziki też. Aha. Także wszystko, co ma kofeinę, stevia, słodzik i cukier, wszystko to poszło do góry. Czyli nieważne, że ma zero kalorii, czy ma cukier, czy to będzie energetyk zero, czy energetyk z cukrem, wszystko ale to czekaj, idzie w górę. To ja słyszałem, że te zmiany są spowodowane tym, że społeczeństwo jest coraz bardziej otyłe i żeby dla zdrowia społeczeństwa cukier był droższy. Tak, no to jak się ma do tego słodzik, który nie wpływa negatywnie ale panie na zdrowie? Ale panie ministrze, słodzik nie ma kalorii. A chuj, dobra. Bo chyba... się wydaje, czytałem, że... czytałem, że niezdrowy. Pewnie. Chuj tam. No nie wiem, jak ma... Chuj tam, dopierdol też. Coś jeszcze, Ania? Mi się na wydaje... egzaminie jest, że słodzik nie jest szkodliwy. Oczywiście, nie. Nic jeszcze nie ma przeciwnego słodzikom na ten moment. W normalnych ilościach, takich, którzy normalny człowiek spożywa na co dzień. Robiłem film o tym, jakie są bezpieczne dawki, możemy odnieść w rogu. W każdym razie podejrzewam, że właśnie jest taki soundbite, że słodziki to w ogóle są gorsze niż cukier, jeszcze bardziej tuczą i w ogóle to są rakotwórcze. I przez ten soundbite to jest po prostu taka, wiesz, tarcza wyciągnięta, żeby no jakby bronić przed tym. No mi się wydaje, że to jest tak, jak ja miałem takie, jak byłem na praktykach w firmie, jak jeszcze chodziłem do technikum, no miałem takie pierwsze zderzenie, że, gdzie cztery osoby oblegały prezesa i jedna mówi, panie prezesie, tarafara, tarafara. Druga, ale panie prezesie, tarafara, a prezes tarafara. Prezes rzeczywiście tak słyszał, tarafara słyszał tylko. Oczywiście. Bardzo możliwe, że tak jest. Trzecia osoba, panie prezesie, tarafara, tarafara. Czwarta, panie prezesie, tarafara, tarafara. To każdy mówił to samo? Prezes stoi z kawą i... prezesa tak, w głowie. Okej, wiecie co, zróbcie jak uważacie, nie? Rozliczymy się pod koniec roku. I bardzo możliwe, że tutaj panie ministrze, tarafara, tarafara. A dobrze, ale panie ministrze, słodzik nie ma kalorii. Chuj tam, wiesz. Rozliczymy się pod koniec roku, Ania. Ale zrób jak uważasz. Powoduje raka, nie? No tak, ale też zły, nie? Bo jest opinia wszechobecna, że jest zły. No dobra, to się rozpędzamy powoli, tak? Będziemy myślę, coraz ważniejsze sprawy poruszać. Jeszcze tylko wrócę do tej mniej ważnej. Myślę, że najbardziej jest to, że serio ludzie myślą, że to tuczy bardziej niż cukier, bo jest takie przeświadczenie, w mojej rodzinie nawet. Jest. Że słodzik jest gorszy niż cukier, że tuczy słodzika, jeszcze bardziej niż cukier. To masz ochotę na słodkie. Nie, tak, że przyzwyczajasz się. To jest w miarę sensowne jeszcze, że mogę zrozumieć ten argument, ale argumentem jest, że słodzik to jest chemia, która tuczy sama w sobie. Mimo, że nie ma kalorii, bardziej, tak tuczy. Tak. No tak, nieźle. Tak, jest takie przeświadczenie. Na pewno każdy się z tym spotkał z fitnessu i że musiał tłumaczyć i pewnie nawet sobie już odpuścił. Bo ja sobie odpuszczam tłumaczenie. Ja mówię, no tak. No dobra, to wrzucamy drugi bieg, panowie, w naszej konwersacji. Odpalaj bieg. Słuchajcie tego. Wszystkie niedziele są niehandlowe. I co, plus, minus? Fajnie się z tym czujecie? Względem zeszłego roku uważam to za plus, bo wkurwiony byłem, że nigdy nie wiedziałem, czy ta niedziela nadchodząca będzie otwarta, czy zamknięte, więc jak już byliśmy po środku, to cieszę się, że jest znowu albo w lewo, albo w prawo. Czyli albo wszystkie zamknięte, albo wszystkie otwarte. I nie? Bo tak to był reklamy w radiu, że dzisiaj jesteśmy zamknięci, zapraszamy jutro i w ogóle w Google, że dzisiaj jest niedziela handlowa. Wreszcie koniec. Ja czuję się też spokojnie, ja czuję się lepiej. No tak. W tym momencie. Nie ma problemu. Względem zeszłego roku, że odchodzi ci jedna zmiana. Sprawdzanie mi odchodzi, tak. Stres związany z zakupami w niedzielę. Względem zeszłego roku tak, ale
ogólnie te niedziele handlowe, tak czy, bo zapytaj się, czy jestem zadowolony z tego faktu, że to mamy, to zadowolony nie jestem, bo fajnie jest mieć wolność w kraju, w którym się żyje i fajnie jest, jak chcę sobie coś kupić w niedzielę, to sobie pójdę coś kupić w niedzielę. Też mam coś takiego. Nie zabijam nikogo, kupując coś w niedzielę. Z perspektywy klienta wolałbym jednak, żeby te niedziele były otwarte, aczkolwiek rozumiem to podejście, żeby ludzie mieli jeden dzień w tygodniu, który no właśnie, mogą przeżyć nie? na spokojnie i nie zajmować się tymi rzeczami. Pytanie tylko, czy decydowanie za innych jest dobre czy złe. Ja myślę, że raczej w tą stronę, żeby ludzie mieli wolność, bym szedł, niż tak narzucać tak. No wiadomo, że to było nawet reklamowane, że to jest dla pracowników zrobione, żeby mieli ten odpoczynek. Tylko, że zobacz, ile pracowników chciałoby pracować w niedzielę, bo potrzebują kasy i teraz w ogóle nie mogą. Zabrali im to prawo. Też, czyli też znowu tak wracamy do twojego argumentu, że szkoda, że nie ma wyboru w ogóle zostawionego. Że nie, że muszą, albo że nie mogą, tylko, że wiesz, że sam wybiera. O, myślę, że to by było fajne rozwiązanie, że jeżeli nie chce, to nie przychodzi pracować w niedzielę. Ale myślę, że nie byłoby tylu chętnych na też pracę tak w niedzielę, myślę, że więcej osób w ogóle chciałoby mieć to, no, móc. Tylko, że to dobrze trzeba było jakoś uregulować prawnie, no bo żeby nie było nadużyć. No to może coś, o co już firmę będzie, na firmę miało znaczenie. Wiecie, coś takiego powstało jak mikrorachunek podatkowy. Teraz Urząd Skarbowy daje ci jeden rachunek, na który będziesz płacił wszystkie podatki. A do tej pory było tak, że miałeś trzy rachunki, na które płaciłeś oddzielne podatki. No i to jest super ukłon w stronę pracodawców. Dziękujemy, panie ministrze, że teraz można robić jeden przelew, nie trzy. Dziękujemy. A przypomnieć trzeba, że dwa lata temu zrobili coś takiego z ZUS-em. Też trzy lata temu ZUS płaciłeś na trzy oddzielne rachunki, mamy jeden. No, kocham Polskę. Kocham Polskę. No i nie, no jest na plus. Tak? No jest to na jest plus. Mniej roboty rzeczywiście. To jest kraj. To jest fajna to powietrze. Zmiana. Tylko no mówię te tak reformy. Trochę prześmiewczo z tego względu, że raczej wszystko idzie w stronę dokładania roboty przed przedsiębiorcom. I zaraz do tego przejdziemy. A jak coś no tej roboty mniej robi, no to jest bardzo, bardzo promowane, żeby wszyscy usłyszeli, nie? Jest jeden super news, na przykład premier zapowiedział w listopadzie, że spółki z o.o. będą mogły nie płacić podatku dochodowego, tak jak w Estonii. I to jest mega, mega sprawa, myślę, no bo całe pieniądze będą pracować dla firmy. No, tylko czy do tego dojdzie, zobaczymy, ale chciałbym, żeby wreszcie taki nastąpił prawdziwy przełom w przepisach, a nie, czyli nie jest taki tylko, no powiedzmy, wizerunkowy, jak zwykle. To się nazywa estoński podatek? Estoński podatek CIT, tak. Wzrost płacy minimalnej o 350 zł w stosunku do 2019 roku. Fajnie? Myślę, że fajnie. A fajnie, jakbyś w ogóle przytoczył te liczby. Myślę, że ludzi to może zszokować. Co z poprzednich lat. Nie mam teraz na kartce, ale można rzucić na ekran. Pamiętamy. Powiedz mi więcej. Rzucamy to, na ekran. I to jest szok, jak sobie patrzyliśmy na to, bo żyliśmy w tamtych czasach, ale nie zorientowaliśmy się, że to były aż takie różnice. 2000 rok, 700 coś złotych płaca minimalna. 2008, złotych, kiedy mieliśmy po 18 lat, czy już tam zaczęliśmy myśleć o pierwszych pracach. Który rok? 2008. 10 lat temu. Płaca minimalna poniżej 1000 zł wynosiła. Jak? Teraz 2600. 2600 teraz, a jeszcze kilka lat temu, to będzie z 5 lat temu, jak pracowałem w korporacji, czyli 2015 była 1700. Czyli tak, prawie tak, 1000 więcej, a to się wydaje, że to tak było nie tak dawno temu, nie? I tak się patrzy na to, kurde, kiedyś się szło na 3 miesiące próbnego, 10 zł na godzinę miałeś, się cieszyłeś, nie? Ale też sobie rozmawialiśmy o tym, że
zobaczcie na rok 2000, tam ile było, 900 czy 700? 700 złotych tak. Płaca minimalna, a Passat nowy 100 tysięcy wtedy kosztował i teraz też kosztuje 100 tysięcy. Nawet jeżeli więcej, to nie 3 razy więcej. Nie 3 razy więcej, ale nie jakoś znacznie więcej, no i to pokazuje, jak ciężko było tej klasie średniej cokolwiek wyrzeźbić, nie, z takich dóbr, to są dobra luksusowe, nie, auto tutaj to jest, no tutaj to jest dobro cały czas luksusowe, nie, jeszcze tak. Nie wiem, czy w Stanach auto to jest dobro, zalicza się do dobra dóbr luksusowych. Myślę, że Passacik nawet w Stanach. Na pewno, dieselek 1.9. Na pewno zrobiliśmy postęp jako państwo, że ludzi na więcej stać. To nie jest tylko, nie są to do końca wirtualne pieniądze, chociaż inflacja wiadomo robi swoje, ale jednak ludziom się bardziej powodzi niż jak pamiętam 20 lat temu. To zobaczcie, w ogóle połóżcie to w perspektywę. Teraz wzrosło z roku na rok o 300. No. A w 2000 roku w ogóle cała minimalna była 700. No. No. To jest szok. To jest 20 lat już, nie? Mhm. To już jest 20 lat i tego tak się nie czuje. No i wtedy paczkę chipsów kupowaliśmy za 50 groszy. Tak. Za 20 groszy były. 25. Puszka Mountain Dew, 99 groszy, do dzisiaj pamiętam. Puszka Mountain Dew, chodziło się, kupowało się 5 puszek, brzuch bolał, ale była satysfakcja, nie? A taka cola półlitrowa chyba kosztowała złoty coś. Nie była dużo droższa od puszki. Ale odnośnie tej płacy minimalnej, ja tutaj widzę takie zagrożenie, nie mówię w każdej firmie, ale na przykład w dużych korporacjach, pracodawca ma dany budżet i jeżeli minimalna będzie rosła i powiedzmy za 2 lata będzie wynosiła 4000, to obawiam się, że mogą być poszkodowane osoby z większym stażem w danej firmie i na wyższym stanowisku, bo pracodawca musi zapłacić więcej. Reszta będzie dociągać do wyższych zarobków, zmniejszy się różnica. A dokładnie. Może się tak wiele nie poprawić dla większości osób. Czyli będą każdy będzie bardzo, bardzo przeciętnie może zarabiał. Mają jakiś pułap nad tą minimalną. To oni będą w miejscu, a reszta może bardziej doganiać. Czyli to wygląda tak jakby chcieli jeszcze poszerzyć i po prostu wsadzić wszystkich do tej jednej grupy. Mniejsza różnica będzie między zarobkami, tak. Więc to ma swoje plusy i minusy. Mhm. No ale za wzrostem płac, ale to zimno. To zimno jest, ale taka. Za wzrostem płac takim wzrostem narzuconym przez rząd, na pewno pójdzie wzrost cen. No tak samo jak za jakimiś ulgami typu 500+, dawaniem pieniędzy ludziom, to się wiąże z wzrostem cen. I okej, jest rozwój gospodarczy i na coraz więcej możemy sobie pozwolić, ale nie jest to aż tak wielka różnica, jakby się wydawało przez te wzrosty na przykład płacy minimalnej czy dodatkowe 500+. Jeżeli dostaniesz 500+, a wszystko wzrośnie o ileś tam procent, tak naprawdę masz 100 czy 200+. Tylko tego na pierwszy rzut oka nie widać plus. I myślę, że może tu bardziej chodzić o to, że jakaś partia chce być bardziej popularna na przykład wśród ludzi, wśród danej grupy. Jak wytłumaczyć to, że właśnie przedsiębiorców jest parę milionów, a ludzi jest 30 milionów, którzy na przykład nie prowadzą firm i jest wyraźnie można zauważyć, że bardziej do tej grupy liczniejszej kieruje się te programy, projekty. I mi to nasuwa taką refleksję, że bardziej tu może chodzić o wyborców, o głosy niż o optymalne załatwianie problemów. Że nie jest to po prostu optymalne. Najłatwiejsza droga do zdobycia władzy, do zdobycia przychylności. Że można by było na przykład lepiej coś zrobić, ale bardziej potrzebne są głosy. Tutaj tak jak na powiedziałeś, przykład tam 30 do 2 milionów, tak? Nie znam dokładnie statystyk, ja sobie strzeliłem, ale na pewno jest dużo mniej ludzi, którzy prowadzą firmy, niż którzy pracują po prostu u kogoś. Tak. Jak te graficzki kiedyś były, co się dzieje z wodą, że wiesz, jest deszcz,
ta woda jest, nie wiem, pita przez zimny, gdzieś tam idzie w glebę, paruje, wraca w chmury, to chciałbym z kasą zobaczyć, tak no. Wiesz, dla debila. Chyba nie ma czegoś takiego dla debila. Chciałbym, żebym tak szczerze chciał zobaczyć, gdzie idzie ten, kurwa, wiesz, 100-złotowy bank. No. A ja myślę, że to jest tak zrobione, żebyś ty nigdy nie zrozumiał. Ale właśnie, żeby ktoś, wiesz, supernaturalny stworzył mi taką grafikę, nie? Ale teraz tak, obiektywnie patrząc, no to, że fajnie by było, jakby takie zmiany prawdziwe nadeszły, a nie takie tylko często pozorne. No, ale piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Jakie macie swoje doświadczenia, przemyślenia z tym związane i co dla was na plus się zmieniło w 2020, a co na minus. A u nas ta większość rzeczy to w sumie nie wiadomo, czy plus, czy minus. Dla mnie najgorsze jest podniesione ceny energetyków. Kurwa, zbankrutuję, fuj. Nie? Myślałem, że energii, bo energia tak przerzucam z 15% przerzucam się na wodę. Będę tu, nie wiem, sypał kofeinę sam. No. Ciekawe, czy kawa podrożeje, jeśli ma kofeinę. Ale może to syntetyczna kofeina? Nie wiem. Nie wiem. Pewnie teraz też... Musimy zajrzeć do Google. Ale panie ministrze, w kawie jest kofeina, weszli. Zrób jak uważasz, rozliczmy się pod koniec roku. Jak czujecie?